No cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik. Właśnie wracam do domu z zajęć sportowych dzieciakami. Nie spodziewałem się żadnej paczki, spodziewałem się, że dzisiaj będę cokolwiek nagrywał. A tu niespodzianka. Paczka z Hardy Palms, na którą czekałem, właśnie przyjechała. Nie było mnie w domu, paczka jest duża, a zostawili ją w mojej szklarni, więc idziemy do szklarni, zobaczymy co przyjechało. Idziemy do szkladni, zobaczymy co tam przyjechało. Paczka jest duża, fajna. Nie. O kurde, ale ciężkie, nie wyciągnę jedną ręką, rozłączam się, wyciągam na trawnik i będziemy otwierać. Tu już wieczór, musiałem przerwać nagrywanie, bo miałem cię dużo różnych zajęć sportowo-rekreacyjnych zaplanowanych. W końcu wróciłem do domu, ale dogrywam dlaczego? Dlatego, że Nigel przez przypadek wysłał mi złą palmę. Zamówiłem sobie, może podle decyzjon, Wagnera. Wszystkie w 7-litrowych doniczkach, to jest ten właśnie Wagner. Trochę karpus Fortunei, odmiana Wagnerianus, albo czasami nazywany po prostu trochę karpus Wagnerianus. Tutaj karłatka. No to jest Cerifera, ta pochodząca z gór Atlas w Maroku. Odporna do minus 14, niebieskie liście. Jeszcze malutka, ale ona podrośnie. A tutaj obok miał być Vulcano, bo Vulcano idzie na taras. Ale Nigel przez pomyłkę, zamiast Vulcano, wysłał mi zwykłego Fortunea, którego naprawdę nie chciałem tu się w ogrodzie mieć. No ale dostałem go chyba za karę, no to już no jak ktoś tam stwierdził, to musi być znak, nie wiem co to za znak. Jest ok, bez rewelacji. Tak. Z Wagnera się cieszę. Z Cerifery też. Z tego no nic, no, dzwoniłem cię do Nigela, w końcu odebrał. Mówię mu, słuchaj, wysłałeś mi złą palmę. Nagrałem film, tak na wszelki wypadek, żeby mu pokazać. Nie chciał nawet filmu. Mówię, dobra, słuchaj, zostaw sobie tego Fortunę, a ja ci w poniedziałek wyślę Vulcano za darmo. Także dostałem dwie palmy, za które zapłaciłem i dostałem zwykłego trochę karpusa Fortunei. Za darmo. A czemu nie? No, no, gdzieś się go upcha, no. Coś się z tym zrobi, ale a na Vulcano poczekam. To nie jest problem. Przyjdzie pewnie. Jak on mi to w poniedziałek wyśle, to pewnie przyjdzie to, nie wiem, w środę albo może nawet we wtorek, zobaczymy. Także trzy palmy przyjechały, dwie z nich zamówiłem, trzecią dostałem za darmo, a jeszcze jedna, którą zamówiłem, przyjedzie za kilka dni. Jak widzicie, lepiej zamawiać te palmy w sprawdzonych firmach. Po pierwsze, przyjeżdżają w lepszej kondycji. Na pewno są fajnie ukorzenione, bo zawsze od niego mam dobrze ukorzenione palmy, więc to zobaczymy, jak będziemy je później, myślę, w kwietniu sadzić. A poza tym mówię, no, zadowolenie klienta. Pomyłki się zdarzają, jak najbardziej. A co, no, dostałem palmę, której nie zamawiałem, której nawet nie za bardzo chciałem, no, ale mam ją za darmo. Vulcano przyjedzie, tam z tamtych dwóch jestem zadowolony, więc mówię, no lepiej zrobić to w
porządnych i sprawdzonych firmach. Czasami to troszkę więcej kosztuje, ale jak widzicie, chyba się opłaca. A Nigel's Had the Palms, jeśli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to jest chyba ta osoba, od którego najbardziej polecam kupować te palmy, bo zawsze kupuję, zawsze jestem zadowolony, są sprawdzone. Chyba nie słyszałem jeszcze nikogo, kto byłby zawiedziony jego obsługą. A u nas już niebo zachmurzone, po 6, zaraz tu będzie ciemno, więc nie przedłużam. Idę, schowam gdzieś te palmy. Nie, po co? Nie będę chował, tylko otworzę, zostawię. Ma być 3 stopnie w nocy, spokojnie, niech dostanę świeżego powietrza po tych 24 godzinach w paczce. A ja co? Miałem coś więcej o nich dzisiaj nagrać, ale już chyba nie będę nagrywać. Poczekam, jak przyjedzie wulkano i wtedy nagram porządnie o każdej palmie, coś tam więcej opowiem. Może sprawdzimy, jak wyglądają korzenie i co. I będziemy czekać na kwiecień, gdzieś na połowę, gdy będę je wsadzał na spokojnie do gruntu. Gdy ten grunt troszkę mi się tu ogrzeje, a teraz już nie przedłużam. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.